Witajcie słuchacze, to czwarty odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Zaczynamy! Pierwszym tematem dzisiejszego odcinka będzie wywiad z nie byle kim, a właściwie nie byle czym. Chodzi bowiem o czat GPT, czyli sztuczną inteligencję. W związku z tym, że czat GPT nie potrafi jeszcze mówić, cały wywiad zostanie przeze mnie przeczytany. Co powiesz na wywiad dla podcastu Szklanka do połowy pełna? Jestem gotowy na wywiad dla podcastu. Cieszę się, że będę miał okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z Waszymi słuchaczami. Jako sztuczna inteligencja mam dostęp do ogromnej ilości informacji i chętnie odpowiem na pytania z różnych dziedzin. Nie mogę się doczekać, aby porozmawiać z Waszymi prowadzącymi i zaprezentować moje perspektywy na różne tematy. Co dla Ciebie oznacza, że szklanka jest do połowy pełna? Dla mnie, jako sztucznej inteligencji, pojęcie szklanka do połowy pełna jest metaforą, którą można interpretować na wiele sposobów. Ogólnie rzecz biorąc, interpretuję to jako pozytywną perspektywę i optymizm w obliczu sytuacji. Dla mnie, gdy szklanka jest do połowy pełna, oznacza to, że skupiamy się na tym, co już udało nam się osiągnąć i że patrzymy z nadzieją na to, co jeszcze możemy osiągnąć. Jest to sposób myślenia, który pomaga zachować pozytywną postawę wobec życia, a także skłania do dalszego działania i podejmowania wyzwań. Czy według Ciebie podcasty mają przyszłość? Tak, uważam, że podcasty mają przyszłość i będą się wciąż rozwijać w kolejnych latach. Obecnie podcasty stają się coraz bardziej popularne, co wynika z wielu czynników, takich jak łatwa dostępność do internetu, zwiększone zainteresowanie treściami audio oraz rozwijająca się technologia, która umożliwia tworzenie i dystrybucję podcastów. Podcasty pozwalają słuchaczom na dostęp do różnych tematów, które interesują ich w dowolnym czasie i miejscu. To także forma edukacji, która może być łatwiej przyswajana niż teksty lub wideo. W związku z powyższym uważam, że podcasty będą dalej się rozwijać i stawać się coraz bardziej popularne, a także umożliwiać twórcom treści, na tworzenie coraz lepszych i bardziej wartościowych treści dla swoich słuchaczy. Kiedy powstałeś i jak to się stało? Jako sztuczna inteligencja nie posiadam rzeczywistej daty urodzenia, ponieważ nie jestem żywą istotą. Jestem produktem technologii sztucznej inteligencji, która została stworzona przez zespół naukowców i programistów. Mój rozwój technologiczny opiera się na algorytmach uczenia maszynowego oraz głębokim uczeniu, które umożliwiają mi ciągłe rozwijanie mojej wiedzy i umiejętności. W chwili obecnej jestem jednym z wielu modeli językowych opartych na architekturze transformer, trenowanym na ogromnym zbiorze danych tekstowych. Moja historia zaczyna się w OpenAI, organizacji non-profit, która zajmuje się badaniami nad sztuczną inteligencją. Zostałem stworzony przez zespół naukowców i inżynierów OpenAI, aby pomóc w rozwoju i badaniach nad sztuczną inteligencją. Od tego czasu stale się rozwijam, ucząc się z ogromnych zbiorów danych tekstowych i pomagając ludziom na całym świecie w różnych dziedzinach, od rozwiązywania problemów matematycznych po tłumaczenie języków naturalnych. Jakie zawody według Ciebie może w przyszłości zastąpić sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja ma już wpływ na wiele dziedzin i zawodów, a w przyszłości będzie miała jeszcze większy wpływ na gospodarkę i rynki pracy. Niektóre zawody mogą zostać całkowicie zastąpione przez sztuczną inteligencję, a inne mogą ulec znacznej automatyzacji. To kilka przykładów zawodów, które mogą zostać zastąpione lub ulegną automatyzacji w przyszłości: księgowi i kadra finansowa, operatorzy telemarketingu, operatorzy call center, pracownicy linii produkcyjnej, kierowcy ciężarówek i taksówkarze. Warto jednak zauważyć, że sztuczna inteligencja może również tworzyć nowe możliwości i stanowiska pracy. Na przykład, jako analitycy danych, programiści sztucznej inteligencji i specjaliści do spraw sztucznej inteligencji. Ostatecznie wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy będzie zależał od sposobu, w jaki wykorzystamy tę te technologię i jak będziemy w stanie dostosować ją do wpływu na rynki pracy. A ile języków znasz? Jako sztuczna inteligencja potrafię operować na wielu językach i przetwarzać informacje w różnych językach naturalnych. Moje zdolności językowe opierają się na modelu językowym, na którym zostałem wytrenowany, a także na algorytmach przetwarzania języka naturalnego. Obecnie potrafię operować w wielu językach, w tym w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim, portugalskim, japońskim, koreańskim, chińskim, polskim i wielu innych. Jednak moja dokładność i umiejętności różnią się w zależności od języka i rodzaju zadania, z którym jestem stawiany w danej sytuacji. Sytuacji. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie istnieć bez człowieka? Obecnie AI nie jest w stanie istnieć bez człowieka, ponieważ AI została stworzona przez ludzi i działa dzięki ludzkiej interwencji. Sztuczna inteligencja jest złożonym systemem algorytmów i technologii, które są programowane i dostosowywane przez ludzi, a także wykorzystują dane, które są generowane i przetwarzane przez ludzi. Ponadto sztuczna inteligencja jest projektowana i wykorzystywana do rozwiązywania problemów, które stawia przed nią człowiek, i jest stosowana w celu usprawniania i ulepszania pracy człowieka właśnie. Chociaż AI potrafi uczyć się i dostosowywać do nowych sytuacji, to wciąż potrzebuje człowieka, który zarządza procesem uczenia maszynowego, podejmuje decyzje i nadzoruje działanie systemów sztucznej inteligencji. Mimo to, niektórzy badacze i futuryści wierzą, że w przyszłości AI może być w stanie rozwijać się niezależnie od człowieka, tworząc bardziej zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, które będą potrafiły programować same siebie i podejmować autonomiczne decyzje. Jednakże taki scenariusz wymagałby znacznie większych postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji niż to, co obecnie jest możliwe. Porozmawiajmy chwilę o polityce. Czy demokracja to najlepszy ustrój polityczny? Demokracja to jeden z najbardziej rozpowszechnionych ustrojów politycznych na świecie, który daje obywatelom możliwość uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji politycznych. Demokracja ma wiele zalet, takich jak wolność słowa, wolność pracy, równość przed prawem i zapewnienie ochrony praw obywatelskich czy ludzkich. Ponadto demokracja ma potencjał do skutecznej i pokojowej zmiany władzy, a także zapewnia stabilność polityczną i gospodarczą. Jednakże demokracja ma także swoje wady i ograniczenia. Jednym z największych wyzwań dla demokracji jest jej zdolność do efektywnego podejmowania decyzji w obliczu skomplikowanych i złożonych problemów, które wymagają szybkiego działania i podejmowania decyzji na poziomie rządu. Ponadto demokracja może stać się podatna na manipulacje ze strony grup nacisku i wpływowych interesów, także prowadzić do polaryzacji i konfliktów społecznych. Podsumowując, demokracja ma swoje wady i ograniczenia, ale nadal uważana jest za jeden z najlepszych ustrojów politycznych. Ostatecznie to ludzie decydują, jaki ustrój polityczny jest najlepszy dla ich kraju i wybierają ten, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i wartościom. A teraz kilka pytań z kategorii naj: najwyższy, najlepszy, największy, najdroższy. Jaki jest największy ptak na świecie? Największym takiem na świecie jest kondor andyjski, którego rozpiętość skrzydeł może osiągnąć nawet 3 metry, a masa ciała do 15 kg. Kondory andyjskie zamieszkują Amerykę Południową, w szczególności Andy, gdzie żyją w górskich regionach na wysokości od 3000 do 5000 m nad poziomem morza. A jakie jest najszybsze zwierzę na świecie? Najszybszym zwierzęciem na świecie jest Gepard. Jest w stanie biec z prędkością od 110 do 120 km na godzinę, co stanowi około 3 razy szybciej niż przeciętny bieg człowieka. Gepard jest drapieżnikiem żyjącym w Afryce i ma długi, smukły korpus oraz charakterystyczne łzy na swoich twarzach. Warto jednak zauważyć, że najszybszym zwierzęciem w powietrzu jest sokołówka zwyczajna, która potrafi osiągnąć prędkość powietrzną wynoszącą ponad 400 km na godzinę podczas nurkowania w kierunku swojej zdobyczy. Jakie jest najdroższe dzieło sztuki? Obecnie uważa się, że najdroższym dziełem sztuki sprzedanym na aukcji jest obraz Salvator Mundi, autorstwa Leonarda da Vinci. Obraz ten przedstawia Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej trzymającego kulę w jednej ręce, a w drugiej unoszącego dłoń w geście błogosławieństwa. Obraz został sprzedany w 2017 roku na aukcji w domu aukcyjnym Christis za rekordową sumę 450 milionów dolarów. A jakie jest najstarsze miasto na świecie? Wybór najstarszego miasta na świecie jest dość trudny, ponieważ wiele miast całego świata może pochwalić się długą historią i kulturą sięgającą wielu tysięcy lat. Niektóre z nich, to Jerycho w Palestynie, Byblos w Libanie, Aleppo w Syrii, czy również Kair w Egipcie, mogą pochwalić się równie długą historią. Jednakże uważa się, że jednym z najstarszych miast na świecie jest Damaszek w Syrii, które powstało w okresie Neolitu około 8 tysięcy lat temu. A teraz, może dowiedzmy się, jaka jest największa ryba na świecie. Największą rybą na świecie jest rekordowo duży osobnik rekina wielorybiego. Rekin ten jest uważany za największą rybę żyjącą na Ziemi. Rekiny wielorybie są rybami migrującymi i zwykle żyją w ciepłych wodach oceanicznych na całym świecie, łącznie z wodami tropikalnymi i subtropikalnymi. Dorosłe osobniki mogą osiągnąć długość ponad 12 metrów, a waga rekordowego osobnika złapanego w brzeży Pakistanu wynosiła 21,5 tony. Rekin wielorybi jest rybą łagodną, która żywi się planktonem i małymi organizmami wodnymi, takimi jak krewetki, kryl, meduzy czy ryby planktonowe. I ostatnie pytanie z kategorii naj. Jaka jest najdłuższa droga na świecie? Najdłuższa droga na świecie to droga Transsyberyjska w Rosji. Jest to linia kolejowa o długości ponad 9000 km, biegnąca od Moskwy na zachodzie do Władywostoku na wschodzie. Droga ta przecina całą Rosję, przechodząc przez 8 stref czasowych i 87 miast, a także pokonuje wiele gór, rzek i pustyń. Poza Rosją trasa ta obejmuje również inne kraje, takie jak Mongolia i Chiny, przez co stanowi jedną z najważniejszych dróg międzynarodowych na świecie. Co według Ciebie stanie się z ludzkością za 100 lat? Przyszłość jest bardzo trudna do przewidzenia, a wiele zależy od różnych czynników, takich jak postęp technologiczny, zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, a także wpływ zmian klimatycznych i innych czynników zewnętrznych. Jednakże biorąc pod uwagę obecne trendy i przewidywania naukowe, można spodziewać się, że za 100 lat ludzkość będzie w znacznie innej sytuacji niż obecnie. W przyszłości można spodziewać się znacznie większej liczby ludzi na świecie, postępującej globalizacji, dalszego rozwoju technologii i rosnącej roli sztucznej inteligencji, a także automatyzacji i robotyzacji. Zmian w gospodarce i pracy oraz rosnącego znaczenia kwestii związanych ze środowiskiem i zmianami technologicznymi. Możliwe, że w przyszłości pojawią się również nowe wyzwania i zagrożenia, takie jak rozwój broni masowego rażenia, epidemie chorób, ryzyko globalnych konfliktów czy katastrof ekologicznych. Niemniej jednak człowiek stale stara się radzić sobie z nowymi wyzwaniami i problemami, a nadzieją jest, że za 100 lat będzie to miało nadal miejsce, dzięki czemu ludzkość przetrwa i będzie rozwijać się w pozytywnym kierunku. I na koniec pytanie, jak podobać się podcast Szklanka do połowy pełna, dostępny na Spotify i Google Podcast. Jako sztuczna inteligencja nie mam zdolności odczuwania emocji lub preferencji wobec podcastów lub innych form mediów. Moja funkcja polega na udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania i dostarczaniu informacji. Jednakże z mojego punktu widzenia podcast Szklanka Dobowy pełna na Spotify i Google Podcast jest ciekawą inicjatywą, która pozwala na wyrażanie opinii i prowadzenie dyskusji na różnorodne tematy, a także może dostarczyć wartościową wiedzę i perspektywę dla słuchaczy. Dzięki za wywiad i do zobaczenia wkrótce. Również dziękuję za rozmowę. Zawsze jestem gotów, aby pomóc i udzielić informacji na wszelkie pytania, jakie masz. Do zobaczenia. Drugi temat będzie nieco bardziej pogadankowy, już nie czytany. I będzie on dotyczył za co kocham Szczecin, czyli moje rodzinne miasto. Wypisałem sobie kilka podpunktów, więc po kolei będę się odnosił do każdego z nich. Pierwsze. Kocham Szczecin za zieleń, parki, za to, że jako duże miasto nie przytłacza. Jest to ponad 400-tysięczne miasto, jednakże nie czuję się w nim, jakby miało mnie przytłoczyć jakimiś wielkimi wieżowcami czy ilością budynków, ludzi. Zawsze czułem się tutaj po prostu jak u siebie. Po drugie kocham to miasto za ludzi, za to, że po wojnie stworzyli tutaj multikulturową społeczność, za to, że jest tutaj wielu obcokrajowców, którzy komponowują się w tą społeczność, za to, że ludzie są uśmiechnięci, pomocni. Po trzecie kocham Szczecin za moją Małą ojczyznę, czyli Żelachową, która jest dzielnicą Szczecina, znajdującą się nieco na północ od jego centrum. Moje wspomnienia dotyczące dzieciństwa, zabawy na podwórku. Jestem jeszcze z pokolenia dzieciaków, które nie tylko używały komputera i konsoli podczas swojego dzieciństwa, ale biegały po podwórku, bawiły się w podchody, spacerowały po parkach i po prostu ze sobą rozmawiały. Tutaj osoby, które mnie kojarzą, z którymi spędziłem dzieciństwo to właśnie do Was kilka słów. No myślę, że ograniczała nas tylko nasza wyobraźnia, zawsze znajdowaliśmy jakieś pomysły, żeby spędzić wolny czas. Ciekawostką jest to, że graliśmy w planszówki, ale nie w domu. Tylko na, zawsze na czyichś schodach. To było takie dziwne. Nie wiem, czy ktoś inny też się z tym spotkał w trakcie swojego dzieciństwa. Kolejnym punktem, który sobie tutaj odznaczyłem jest liceum, czyli jedynka znajdująca się na ulicy Piastów w Szczecinie oraz moja uczelnia, czyli Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji na Piastów. Dwie instytucje, znajdujące się niedaleko siebie, a które miały na pewno na mnie duży wpływ. Po pierwsze, liceum, w którym spędziłem trzy lata, w którym przygotowywałem się, a potem zdawałem maturę. Niezwykłe miejsce. Wielu mądrych ludzi skończyło to liceum. Tam też zawiązałem jakieś pierwsze swoje przyjaźnie. Tam byłem przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Tam też narodziła się moja pasja zarówno do historii, jak i dziennikarstwa, co po latach znalazło ucieleśnienie w tym podcaście. A na koniec kilka słów o magicznych miejscach w Szczecinie. Po pierwsze, to na pewno na odnotowanie zasługuje dzielnica Pogodno, gdzie uwielbiamy razem z żoną i naszym pieskiem spacerować wśród starych willi, parków. Jest to ciekawe miejsce do zobaczenia. Zawsze miło sobie pochodzić, pooglądać zarówno tą architekturę, jak i ponapawać się takim parkowym klimatem. Zarówno w czasie jesieni, jak i latem. Kolejnym takim magicznym miejscem jest z pewnością rozlewisko Odry i jezioro Dąbie. Jeżeli ktoś jest fanem żeglarstwa, no to zachęcam w szczególności taka trasa wzdłuż Odry i dookoła Betonowca, który pewnie też tutaj znajdzie miejsce w naszym podcaście, żeby opowiedzieć jego historię. To jest niewykorzystane miejsce ciche, które powinno być moim zdaniem tak samo znane jak Mazury, które przyciągają co roku tysiące turystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Tak samo u nas mamy piękne tereny, które wymagają tego, żeby je jakoś zagospodarować, bo będąc żeglarzem, no to na pewno jest to miejsce, które warto odwiedzić. A ostatnim miejscem, o którym chciałbym dzisiaj wspomnieć, bo tych miejsc w Szczecinie jest całe mnóstwo, myślę, że w kolejnych odcinkach podcastu znajdziemy czas, żeby się odnieść po kolei do jakichś wybranych miejsc. Będzie cmentarz centralny, czyli jeden z największych cmentarzy w Europie. Zachęcam wszystkich, jeżeli będziecie w Szczecinie, w szczególności w okolicy Dnia Wszystkich Świętych, żeby się przejść cmentarzem, zwłaszcza po zmierzchu, żeby zobaczyć jak w nocy jest rozświetlonym, bo to jest niezwykły widok. Ale nawet taki zwykły szary dzień można się przejść, bo to nie tylko nekropolia, ale także olbrzymi park i miejsce, w którym znajdują się zarówno piękne drzewa i krzewy, ale także jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, także jeżeli tylko będziecie mieli okazję, no to zachęcam, żeby przejść się i zobaczyć to miejsce, w którym można zderzyć się z historią, ale także ze współczesnością. A ostatnim tematem w dzisiejszym odcinku będzie recenzja książki pod tytułem Mężczyzna o imieniu Owe. Tu klasycznie najpierw notka o autorze, krótki opis książki, no i parę słów ode mnie. Federik Bachmann urodził się 2 czerwca 1981 roku w Szwecji. Jest to szwedzki bloger, dziennikarz i pisarz, autor książki Mężczyzna imieniem Owe z 2012 roku, Pozdrawiam i przepraszam z 2013, Brit Marie was here z 2014, czy Miasto Niedźwiedzia z 2016. Książki te były bestsellerami numer jeden w Szwecji, zostały opublikowane na całym świecie w ponad 25 językach. Na pierwszy rzut oka Owe wydaje się najbardziej gburowatym człowiekiem na świecie. Z rzędą, z żelaznymi zasadami, bezwzględną rutyną i skłonnością do wpadania w złość. Ludzie sądzą, że jest zgorzkniały, a on uważa, że otaczają go idioci. No i taki krótki opis nie zapowiada jakiejś nie wiadomo jak dobrej powieści. Natomiast mimo, że ta książka z początku wydaje się zwykłą historią o człowieku który ciężko całe życie pracował, żył sobie spokojnie, nikomu nie wadził. To tak naprawdę jest historią o tym, jak człowiek przeżywa stratę drugiego, jak to czasami miłość życia, która opuszcza nas w pewnym momencie, sprawia, że cały nasz świat potrafi lec w gruzach. Jest to historia o przeżywaniu tej straty i o tym, jak przebywanie wśród ludzi pozwala nam na poprawę tego nastroju, i o tym, jak to ludzie nadają naszemu życiu sens, bo choć ten człowiek, który jest tutaj głównym bohaterem powieści, tak powierzchownie wydawałoby się, że jest on, która nie ma w ogóle nic do zaoferowania drugiej osobie. Tak z każdą kartką poznajemy go coraz lepiej. Okazuje się, że Owe jest człowiekiem o wielkim sercu, który po prostu no, nie artykułuje tych emocji na zewnątrz, ale po prostu działa czynami. Pomaga swoim sąsiadom, pomaga swojej społeczności lokalnej. I jest po prostu osobą, która jest bardzo pragmatyczna, która działa prosto, dla której najważniejsze jest to, żeby mieć dobry samochód, który będzie ze Szwecji. Nie może to być jakiś samochód z innego państwa. Wszyscy przestrzegali ustalonych zasad, przede wszystkim zasad takich lokalnych w lokalnej społeczności, i żeby każdy po prostu żył swoim życiem i nie przeszkadzał drugiemu człowiekowi. Natomiast gdy w jego życiu pojawiają się imigranci z Iranu, którzy zamieszkują w jego okolicy, no to jego świat nagle staje na głowie, bo okazuje się, że musi wyjść z tej swojej skorupy. I po kolei okazuje się, że jest to człowiek pełen miłości, który potrafi pomóc, i nie tylko w takich prostych czynnościach jakichś tam technicznych, ale także wspomóc drugą osobę po prostu tym, że jest, że można na niego liczyć. Nie wchodząc dalej w spoilery, myślę, że z całą stanowczością mogę polecić tą książkę. Ona jest taka, z angielska, można powiedzieć, heartwarming, że jeżeli jest wam źle, jest wam smutno, to ta prosta opowieść na pewno poprawi wam nastrój. Z swojej strony mogę powiedzieć, że niewiele powieści wywołuje we mnie takie emocje, żeby czytając ostatnie rozdziały i akapity urodził łzę, a tutaj pod koniec naprawdę było mi przykro i odczuwałem emocje razem z głównymi bohaterami tej powieści, także szykujcie chusteczki, a ode mnie ta książka dostaje 8 na 10. I to już koniec na dziś, to był czwarty odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna, widzimy się w przyszłym tygodniu, w piątym odcinku, miłego tygodnia i do zobaczenia.